Szanowanko YouTube, z tej strony MediaFan, Maciek Budzik. Zapraszam do oglądania odcinka. The mysterious British artist Banksy strikes again. He's known as Banksy. He's known around the world simply as Banksy. He goes by the name Banksy. Wybitny twórca czy bezczelny wandal. Choć zaczynał jako szabloniarz mocno inspirujący się francuskim Black Leratem, to dosyć szybko odkrył, że szeroko pojęty performance wizualny przynosi mu największą popularność. W ciągu ostatnich dwóch dekad wykonał wiele spektakularnych i kontrowersyjnych akcji, takich jak zawieszenie pod okiem kamer własnych prac w brytyjskim Tate, rozstawienie w Disneylandzie dmuchanych pełnowymiarowych postaci przypominających więźniów z Guantanamo, podmiana na terenie całej Wielkiej Brytanii 500 kopii płyt Paris Hilton na stworzony we współpracy z Danger Mouse'em własny mixtape, powołanie do życia parku rozrywki, który zamiast radości ma dostarczać najgorsze doznania, stworzenie kilku murali na murze oddzielającym Palestynę od Izraela, aż po ostatnie dzieło, czyli otwarcie w Betlejem hotelu z widokiem na tenże mur. Co ważne, przez cały ten czas pozostając anonimową postacią. Co chwila pojawiają się nowe spekulacje na temat jego tożsamości. Według Goldiego, Banksy to 3D, czyli założyciel Massive Attack. Według brytyjskich naukowców to Robin Gunningham, którego tożsamość ustalili na podstawie geoprofilowania. I podczas gdy ludzie na całym świecie spekulują, czy Banksy to jedna osoba, czy może grupa aktywistów, pozwólcie, że zdradzę wam sekret. Mieszkam z Banksym pod jednym dachem. I jesteśmy psiarzami. W zasadzie od dzieciństwa w naszych domach kręciły się czworonogi, więc pojawienie się takiego włochatego kumpla w naszym dorosłym życiu było tylko kwestią czasu. I tak 23 marca, 4 lata temu, wybraliśmy się do ojcowskiego parku na spacer, a konkretnie do zamku w Pieskowej Skale. Zupełnie nie planowaliśmy powrotu stamtąd z pieskiem, ale tak się nam przydarzyło. Weterynarz ocenił jego wiek na mniej więcej rok, 2 lata, ale miał bardzo dużo szczenięcych zachowań, więc założyliśmy, że ma rok. I tak 23 marca każdego roku świętujemy urodziny Banksy'ego, czyli jeśli znaleźliśmy go 4 lata temu, to znaczy, że kilka dni temu świętował 5 urodziny. Co ciekawe, jeżeli jeden rok z życia psa to 7 lat ludzkich, to wszyscy w tym roku świętujemy 35 urodziny. Oczywiście skoro znaleźliśmy go, to nie znaliśmy jego imienia i trzeba było coś wymyśleć. Przez jakiś czas w grze był Gordon, między innymi dlatego, że ten włochacz przypominał nam Alfa. Ale też jesteśmy fanami Gordona Ramsaya. Propozycją numer 2 był Radar, ponieważ po pierwsze lubimy Mash, a po drugie ma odstające uszy. Ale pozwólcie, że spróbuję wymówić to imię raz jeszcze. Radar, Radar, Radar. Kumacie? No i tak nagle w grze pojawił się Banksy. Jestem fanem Banksy'ego od dobrych kilkunastu lat. Z czasem zajawiła się nim też Karola. I co ciekawe, pierwszy album z jego pracami do naszego domu przyniosła właśnie ona. Proces adaptacji przebiegał całkiem spoko. Nie mieliśmy zbyt wielu jakichś hardkorowych przygód, ale mam dwie historie warte opowiedzenia. Zdarzyło mu się kiedyś zeżreć trochę książek. Wśród nich znajdowała się pozycja, którą pożyczyłem koleżance, a ona ją trochę przetrzymała. I okazało się, że oddając mi ją, włożyła do środka liścik, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Ów liścik wypadł na środek pokoju w trakcie siania aktu zniszczenia przez Banksy'ego. I wyobraźcie sobie minę Karoli, która wchodzi do pokoju, którym zastaje totalne pobojowisko, a na środku leży kartka z napisem przepraszam. Historia numer 2. Miałem na półce płytę, do której zamówienia zbierałem się bardzo długo, trochę dlatego, że nie byłem jakimś wielkim fanem jej zawartości muzycznej, ale wydana była w wyjątkowy sposób, bo w formie portfela. Wybraliśmy się kiedyś na koncert w ramach Sacrum Profanum. Projekt nazywał się Bang on a Can All Stars i był to autentycznie jeden z najdziwniejszych koncertów, na jakich byłem. Ale występował z nimi Skalpel i fajnie było z chłopakami zbić piątki po samym koncercie. Natomiast był to pierwszy wieczór, kiedy Banksy został sam w domu. I jak wróciliśmy, to zastałem taki widok.
ale wysłałem to zdjęcie do Rimzajers, które wydawało tą płytę i dostałem nówkę sztukę za darmo. Powiedzmy sobie szczerze, trafił nam się pies ideał. Jest mega grzeczny, komunikatywny, posłuszeństwo co prawda przyszło z czasem, ale pewnie to dlatego, że stosujemy totalnie bezstresowe wychowanie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to ten kundel oddaje całą miłość i energię ze zdwojoną siłą. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Chcielibyśmy, żeby każdy psiak dostawał tyle miłości i ciepła, co ten włochaty czworonóg, no ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to możliwe. Jakiś czas temu nasze drogi skrzyżowały się z Iwo, opiekunką Andrzeja, Mariana i Mariolki z Worka. Tak się składa, że Iwo opiekuje się też schroniskiem w Skawinie. No i staramy się raz na jakiś czas ten schron wesprzeć. A to dorzucając się do jakichś dotacji, a to wożąc spontanicznie worek suchej i kilka puszek mokrej karmy, przy okazji wyprowadzając te psiaki na spacer. Home is wherever I'm with you.
i do takiego spontanicznego wsparcia Waszych lokalnych schronisk serdecznie Was namawiam. Tyle na dziś, ale zanim skończymy, jeszcze dwa wątki. Stała się rzecz niezwykła, bo po 6 latach blogowania i raptem 2 tygodniach vlogowania dostałem list od fana, a konkretnie list od fanki. Joasia z Wrocławia jest jednym z najaktywniejszych fanów na fanpage'u i postanowiła wysłać mi kartkę. Autorem projektu tej kartki jest Natalia Bańkowska, na nago. I ja się tym naprawdę serio jaram. Fajnie w sumie w XXI wieku dostawać listy. Drugi temat. Chciałem podziękować firmie Intrus za wsparcie. Co prawda wsparcie było 2 lata temu i dotyczyło zupełnie innego projektu wideo, ale tamten projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego. Więc postanowiłem zacząć spłacać dług. Dzięki chłopaki za cierpliwość. Myślę, że jeszcze parę razy pojawię się w Waszych ciuchach na tutejszym vlogu. No i cześć. Trzymajcie kciuki, żebyśmy zobaczyli się tu za tydzień.